Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Kroniki Myrtany Archolos i witam was cwaniaki w przystani i to bandyckiej, szumowińskiej przystani. Kto to widział, żeby nasz Marvin trafił w takie straszne miejsce? Jesteśmy na bagnach na południu wyspy, no i zobaczymy co tu się będzie działo. Po takich zwykłych chatach może lepiej nie biegać, nie chcę dostać kosy w żebra, a mam się tutaj zgadać z... na terenie przystani przestrzega się tak naprawdę tylko jednej zasady: szacunku wobec jej przywódcy Corteza. Oprócz tego panuje tu pełna samowolka, powinienem porozmawiać z Cortezem i dowiedzieć się czegoś więcej o tym miejscu. Znajdę go na piętrze w chacie pośrodku przystani, także może zacznijmy od niego. Zobaczymy co ma do powiedzenia. Mają tu stół alchemiczny i mają tu... Simona i Rodrigo, a w środku widzę jakichś martwych ludzi. No nic, zagadajmy do pierwszego z brzegu ziomka. Oczywiście, co z tego, że jesteśmy w półświtku takim niezbyt fajnym, kradnąć trzeba. Do kogo należy ten dom? Do nas, z załogi Corteza. On jest tu szefem, więc lepiej się przy nim pilnuj. Okej, spoko, a ty kim? Kim jesteś? Jestem Rodrigo. Pilnuję, żeby nikt nie wbił Cortezowi noża w plecy. I wykonuje dla niego różne inne zadania. Jeśli chcesz wiedzieć, co kiedyś robiłem, to mogę ci powiedzieć tylko tyle, że przez wiele lat razem z Simonem byliśmy najemnikami w tym samym oddziale. Walczyliśmy nawet w bitwie o Varan. O kurde. To były czasy. Dopiero potem zaciągnęliśmy się na statek Corteza. Wyglądasz na bystrego. Spytaj szefa, może znajdzie dla ciebie jakąś pracę. Ziomo, no pewnie. Dobra, właściwie co tu robicie? A co ty taki ciekawski, młody człowieku? Aha. Dobrze, że nie gadasz z Simonem. Jest bardziej. Jak widzisz, jesteśmy biednymi rozbitkami z Wysp Południowych. Jakoś musimy sobie radzić. Tyle ci musi wystarczyć. Dobra, pewnie. Okej, a co u ciebie teraz aktualnie? Jak mi kiszki marszają. Aj, głodny znaczy. Ja mogę ci ugotować w razie czego coś i wiecie, przez żołądek do serca byśmy poszli, ale o, widzę, że z Simona można wyciągnąć mieszek, kiełbotnego węża i 14 sztuk złota, całkiem nieźle. No i mamy Corteza, bossa osiedla, człowieka, który trzęsie tutaj wszystkimi. Wolę się zapisać przed rozmową z nim i widzę, że ma mały skarb tutaj obok łóżeczka. Hej, siema. Naprawdę nie mam teraz czasu na kolejnego nieudacznika. O, patrzcie jak szybko osądzę. Spokojnie, jestem tutaj w interesach. Masz moją uwagę, chłopcze. Gadaj, czego chcesz? Attention, attention. Szukam pewnego człowieka. Kim był ten człowiek? Kim był? Chyba nas nie interesuje za bardzo, ale kogoś szukamy. Szukam pewnego człowieka. Podobno przypłynął tutaj jakiś czas temu. Wiem, że jest sporych rozmiarów. Niektórzy nawet nazywają go największym facetem, jakiego w życiu widzieli. Muszę z nim o czymś porozmawiać. Opis idealnie pasuje do dużego Bena. Jest bardzo niebezpiecznym człowiekiem, a do tego mało rozmownym. Jeśli nie wiesz, jak należy się do niego zwracać, to łatwo skończyć z odrąbanym łbem. Nie chciałbym wysyłać nowego na pewną śmierć. Słuchaj, zorganizuję wam spotkanie, ale najpierw musisz udowodnić, że jesteś coś wart. A przy okazji zrobić dla mnie coś pożytecznego. Okej, pewnie. Kiedy będę porozmawiać, czyli to ty tutaj wszystkimi rządzisz, a jak mam to zrobić? Jak mam to zrobić? Większość twoich kolegów z gildii to idioci, którzy nawet nie potrafią ubić dobrego interesu z wieśniakiem. Skąd wiesz, z jakiej gildii jestem? Jednak wydajesz się całkiem bystry, a docierając tutaj pokazałeś, że potrafisz sobie poradzić w terenie. Ano. Dlatego mam sprawę, w której na pewno uda ci się coś zdziałać. Mamy ostatnio problemy z dostawami wina, a bez niego twoje spotkanie z Benem będzie niemożliwe. Mamy go upić. Co ma do tego wino? Nie chcesz wiedzieć, jak wygląda to miejsce, gdy zaczyna w nim brakować wina. Zwłaszcza duży Ben robi się drażliwy i lepiej wtedy do niego nie podchodzić. Okej. Reasumując, mam pomóc z dostawami wina, żeby spotkać się z Benem. Dokładnie. Będziesz musiał zanieść pieniądze pewnym ludziom. Pewnie nie mam wyboru, co? Na to wygląda. Dobra, skup się. Mamy umowę z pewną winnicą na wyspie, która regularnie dostarcza nam zaopatrzenie dla karczmy. Niewiele osób o tym wie, więc trzymaj język za zębami, jeśli nie chcesz go stracić. Twoje zadanie wygląda tak. Dostajesz ode mnie sakiewkę. Idziesz do jaskini na bagnach. Płacisz, dostajesz potwierdzenie na piśmie. Przynosisz je do mnie. Sprawa załatwiona. Brzmi jak coś łatwego. Bo takie powinno być, przynajmniej jeśli nie zrobisz niczego głupiego. Ich wysłannik ma na imię Antonio. Antonio. A przynajmniej tak się przedstawia. Mhm, dobra. Pokaż mu to, a będzie wiedział, że ja cię przysłałem. Wszystko jasne? Chyba oczywiście. Nie mówisz mi o wszystkim. Mówię ci tyle, ile musisz wiedzieć. Teraz idź, zrób te swoje czary-mary i załatw, żeby dostawy kursowały tak, jak powinny. Tylko pamiętaj, kasę masz wręczyć bezpośrednio Antonio. Oczywiście, dobra, nie ma problemu. Jasne. Ruszam w drogę. Oto sakiewka. Okej, dostałem. Krwawa waluta, 2 wpisy oraz wypchana sakiewka, granicząca z cudem kradzież, rzeczywiście, że chcę ją wykonać. Złote naszyjniki, pierścienie i hajs. Kim był ten człowiek? Jak tu się znalazłeś? Czy ja mogę o coś go podpytać? A w sumie kim może ten człowiek? Nie obrazi się. Małym nieporozumieniem, na szczęście już wyjaśnionym. Okej. Więc mogę spokojnie wracać do pracy. Także ponawiając pytanie, czego chcesz? Jak się znalazłeś? Jak się tu znalazłeś? Taki jesteś ciekawy? Dobra, opowiem ci moją historię. Mamy czas. Słyszałeś kiedyś o Wyspach Południowych? Jak najbardziej. Tam jest nasza ojczyzna. Jeszcze kilka lat wstecz każdy słyszał o Cortezie i jego bandzie. Gdybym ci opowiedział o naszych akcjach, nie uwierzyłbyś. Trudniliśmy się głównie przemytem cennych gratów i ludzi. Zarobione złoto szło na alkohol, kobiety i nowe zabawki. Niestety, los się w końcu od nas odwrócił, gdy na horyzoncie zobaczyliśmy królewski galeon. Walka nie wchodziła w rachubę. Podczas ucieczki dorwał nas sztorm. Z załogi liczącej prawie 30 osób została nas tylko garstka. 6 chłopów. 6, what the fuck? Szkoda tych, co potonęli. Ale taka już przestępcza dola. Raz się pije i łajdaczy, a zaraz potem stajesz się pokarmem dla krabów. Pozostałości po moim statku nadal możesz pozwiedzać. Zrobiliśmy z Lorietty całkiem niezłą karczmę. Nawet na emeryturze pięknie się prezentuje. Czego jeszcze chciałbyś się dowiedzieć? Wszystko, Cortez, nie będę ci zawracał dupy. Jesteś naprawdę ciekawym człowiekiem, muszę przyznać. To jakiś martwy pirat leży. Oj! Kurde gościu, no przecież jego tylko dotknąłem delikatnie, go tam pomacałem w kieszonkę. Czyli chłop obok jest twoją tą skrzyneczką dodatkową, no spoko. Dobra, to widzimy się za momencik po rozmowie. Drodzy fajki, jesteśmy po rozmowie, robię save'a i możemy biec, więc pogadałem sobie z Cortezem i jego ludźmi. Wygląda, że jest całkiem sensownym człowiekiem i nie wydaje się, żeby od razu miał wszystkich pozabijać. Jest tu również Dan, który ma orkową broń. Bardzo mnie interesuje ten człowiek. Na początek oczywiście muszę okraść każdego bandytę. Czym się tu zajmujesz? Samymi potrzebnymi rzeczami. Na przykład dbaniem o to, żeby takie młodziki jak ty za bardzo nikogo nie irytowały. A w jaki sposób to osiągasz? Zaprezentować ci? Mógłbyś mnie wyszkolić? Skoro jesteś taki twardy, to może mógłbyś mnie wyszkolić. A skąd pomysł, że chce mi się szkolić takiego wypierdka jak ty? Daj spokój, a co innego masz do roboty? Chociażby lanie takich wypierdków jak ty na kwaśne jabłko. To całkiem relaksujące zajęcie. A jakbyś przy tym zarobił parę monet? To co innego! Za parę monet każdemu mógłbym powiedzieć co nieco o ciężkiej broni, strzelaniu z kuszy czy nabieraniu krzepy. Okej, wydaje się całkiem sensowny gościu. A co u ciebie w ogóle? Młody, nie zawracaj gitary. Niektórzy są zajęci. Dobra, dobra. A treningi ile u ciebie kosztuje? Ciekawe. Tylko nie potknij się o własne nogi i przygotuj złoto. Chcę zobaczyć, ile u niego trening kosztuje. Po 150 za 1, 30 za 5, 150. No normalne w sumie. Całkiem ciekawe, w sumie może być naprawdę nieźle u niego nauka, ale on nie jest nikim, kto by mnie interesował. No podejdź, nie bój się starego wilka morskiego. Sorry za pralkę w tle, ale zrobiłem pranie i oczywiście zapomniałem zamknąć drzwi. O co chodzi? Młody jesteś, zaraz skończę. Siły pewnie trochę masz. A i z buźki całkiem dobrze ci patrzy, to pomyślałem, że możesz mi się przydać. Słuchaj, stary jestem, to nie wypływam już zbyt często. Większość czasu siedzę tutaj przy brzegu, wpatruję się w morze i wspominam dawne dzieje. Pewnego dnia, gdy już miałem iść ogrzać się przy ognisku, dostrzegłem coś pobłyskującego w wodzie. Kilka metrów od brzegu na powierzchnię unosiła się zakorkowana butelka z kawałkiem papieru w środku. Rozejrzałem się, czy nikt oprócz mnie jej nie widzi. No i poszedłem w jej stronę. Woda była tego dnia cholernie zimna, mówię ci. Dobrze, że nie złapałem wtedy jakiegoś paskudnego kaszlu. Wracając do historii, okazało się, że ten papier to mapa. Okej. No dobra. Nie będę przerwał może opowieści. To nie jakaś zwykła mapa kolejnego miernego kartografa, ale najprawdziwsza na świecie mapa skarbów. Myślałem, że takie rzeczy dzieją się tylko w legendach i pijackich opowieściach. Jak całe życie spędziłem na morzu, tak nigdy żem nie widział, żeby kto mapę chował w butelce i do wody wyrzucał. No. W całej tej historii jest tylko jeden problem. Stary już jestem i plecy kopać mi nie pozwalają. Potrzebuję kogoś, kto za udział w łupach będzie chciał trochę kilofem pomachać. Okej, to brzmi zarąbiście. Chętnie pomogę ci, jeśli wynagrodzenie będzie odpowiednie. Umowa stoi, od czego zaczynamy, nie mam czasu. Pewnie, chętnie. Chętnie pomogę, jeśli wynagrodzenie będzie odpowiednie. Oczywiście, chłopcze, oczywiście. Podzielimy się skarbem mniej więcej po połowie. Mniej więcej? Mniej więcej? Jeśli znajdziemy piękny złoty talerz, to przecież nie będziemy łamać go na pół. Jesteśmy przecież barbarzyńcami. To jak? Zainteresowany? Czemu akurat ja? Umowa stoi. Od czego zaczynamy? Umowa stoi. Od czego zaczynamy? Na mapie jest zaznaczonych kilka miejsc. Będziemy się spotykać w kolejnych lokacjach. Ty będziesz kopał, ja nadzorował, a po wszystkim podzielimy się łupami. Dobra, Moritz. Pierwsze miejsce znajduje się całkiem blisko przystani. Gdy wyjdziesz z bagna w stronę winnicy, po swojej lewej stronie powinieneś dostrzec małe jezioro. Tam się spotkamy, a ja wskażę ci, gdzie dokładnie masz kopać. Tylko nie zapomnij wziąć ze sobą kilofa. Do zobaczenia! Kilofa mam sporo. Moritz idzie na miejsce, później się z nim zobaczę. To gdzieś koło winnicy, a ja i tak do winnicy planuję się udać, także nic straconego. Kolejny saving się przyda, bo no, dużo tu złych męd jest po prostu, więc trzeba uważać, żeby nie dostać wpierdów, chociaż i tak nie jest źle. Pirat, zwykły pirat, to może nie będę gadał ze zwykłymi piratami, tylko zajmę się ludźmi, którzy mają jakieś imiona. Jest na przykład tutaj Iwan. Kogo my tu mamy? Siemanko, nowi Iwanko. Goście nie zjawiają się tutaj codziennie, więc każdy z nich raduje człowieka 100 razy bardziej. Jestem Iwan, handluję różnymi rupieciami, ale głównie bronią. I to naprawdę dobrej jakości. Potrzeba ci czegoś? A może chcesz pogadać? Lecimy od góry. Jak tu trafiłeś? Wiesz, siedząc w handlu poznaje się różnych ludzi. Jedni przedstawiają lepsze oferty, inni gorsze, ale po tych wszystkich latach szukałem głównie spokoju. Zdobyte przez lata pracy znajomości pozwoliły mi się tu osiedlić i jednocześnie nie zaprzestać działalności. Ale... nie pytaj, skąd biorę towary, bo i tak ci nie powiem. Nie chcę konkurencji, ale chętnie coś ci sprzedam. Okej. Fajnie, na pewno. Naprawdę? Tak rzadko ktoś tu trafia? Człowieku, przecież sam przechodziłeś przez te całe bagna. Nikt w mieście o was nie wie? No, nie do końca. Kilka osób wie, ale w większości są tu ludzie współpracujący z nami, albo tacy, którzy się nas boją. Kolego, pomyśl! Kto będzie wysyłał ludzi na pewną śmierć na bagnach, gdy wyspie grozi atak orków? Na pewno słyszałeś, że zajęli już kilka okolicznych wysp. Oczywiście. Możesz mi opowiedzieć coś o tym miejscu? Nie ktoś widzisz? To gniazdo wszelkiej szarej masy, więc jeśli masz jakieś powiązania ze strażą, uważaj, bo możesz skończyć z mieczem w brzuchu. Na szczęście nie. Mało kto o nas wie i niech tak pozostanie. Mamy tu święty spokój. Od podatków, od straży, od tłumów miasta. Piękne życie. Nie boisz się, że pewnego dnia straż was dopadnie? Nie boisz się? Nie boisz się, że pewnego dnia straż was dopadnie? Nie, bo nawet jeśli to nastąpi, to wolę kilka lat życia chcę, kiedy nikt nie mówi mi, co mam robić, niż kisić się w mieście i słuchać dzielnych panów strażników. Pewnie, rozumiem. Co tam? Co tam palisz? Bagienne ziele! Chcesz bucha? A jakiś dobry stafik mówisz? Czemu nie? Trzymaj! Dzięki, dzięki. Doświadczenie 25 ze zajaranku. No to spoko, zawsze do przodu. Ciekawe. Bagienne ziółko. Oh shit! Wow. Ale kopie? Co to jest? Bagienne ziele! Ale akurat do tej porcji dodałem ususzone ziele lecznicze. Dobre, co? O, bardzo ciekawe. Czuję się o wiele lepiej. To ciekawe. Trudna kradzież oczywiście, czemu nie? Skręty oraz ten. Kurczę, szkoda, że nie te specjalne skręty, to by mogło być ciekawe. Dobra, pokaż. Pohandlujmy. Pokaż co tam masz. Rzeczywiście masz na przykład przebijacz, który jest bronią dwuręczną pod zręczność w ogóle. What the fuck? Nie mogę się przyzwyczaić do tego, że broń dwuręczna może być pod zręczność. W ogóle większość broni jest pod zręczność. Co tu się dzieje w tej grze komputerowej? Żołnierska pika, ostrze sprawiedliwości, dwuręczna broń, jednoręczny rapier, zręczność 85, 8 do premii i 110 obrażeń. Kurde, chyba kupuję go od razu. Ty, 1400 zł? Nie, to jest prawie, że jedna miksturka zręczności. To chyba nie, ale kurczę, mega. Ale rapier możliwe, że znajdziemy, więc nie ma co szaleć. Wow, gruchotacz, 20 penetracji pancerza i 100 obrażeń. Kurde, chłopie, masz zajebiste bronie, naprawdę, szanuję. Oj, sprzedajesz syf również. A wiesz co, kołczany bym sobie zgarnął. Zdaj mi ze dwa takie duże, to sobie jeszcze dopakujemy. A masz jakiś fajny łuk? Co to jest? Łowcy głów, słaby. Kusza łowiecka już lepiej. Dobra. No i oczywiście, a ty byś skupił trochę ode mnie tego sreberka i złotka, co ja mam tutaj na końcu? Za ile ty to kupujesz? A, normalna cenka chyba. Chociaż srebrna... No, chyba normalna cena. Dobra. To dzięki, cwaniaku. W razie czego wpadnę do ciebie. Się odwrócił. Ojej, no co to ma być? Dobra. Mieszków nie będę póki co otwierał. Otworzę sobie złoto kołczany. Nie wiem, w sumie, wiem, że strzał mam od cholery, ale jeszcze się mogą przydać. No i mam 1000 innych rzeczy, ale oczywiście wszystko może się przydać. Prawie 700 strzał powinno mi wystarczyć póki co. Tam słyszę, że za płotem coś szemra. Otis, cześć! Kurde, siema. Czekaj, Otis, najpierw sobie regał na książki walne. Mamy 50 doświadczenia, choć łuk jako broń i narzędzie do polowania istnieje od zarania dziejów, lata jego świetności przypadają na czasy panowania Wolfzaka. Możecie sobie poczytać ewentualnie. O, czekaj, czyli ten cwaniaczek jest, a co to za broń? Miecz półtora ręczny, ale zajebiście wygląda. Dobra, cześć Otis, wyglądasz jakbyś był jakimś myśliwym co najmniej, więc chyba wiem, że się dogadamy. Siema, prosta kradzież, o, to słabo. Jakbyś był zręcznym cwaniakiem, to byś miał trudniejszą pewnie. Robisz? Handluję, co chcesz kupić? Czym handlujesz? Żywność, alkohol i inne bzdety. To co, chcesz rzucić okiem? Bo wiesz, zasłaniasz mi słońce. Siedzisz w chacie, typie, przecież. Nie jest tu za wilgotno? A ślepy jesteś? Ściany zaczynają nam gnić jeszcze trochę i trzeba będzie coś zrobić z tą ruderą. Ale wolę to niż 3 ściany i kraty w mieście. Coś ci się tu nie podoba? Ja tylko... Tak myślałem. Coś jeszcze? Okej, a co tam masz? Pokaż co. No. Okej, on ma pasy jakieś różne. Pas siły, zręczności. Akurat już mam fajny pas, więc nie potrzebuję. Pas siłacza. Wow. Przepisy, które już znam. Dużo towarów, z których można by było coś zrobić. O, masz drewno do wyrobu broni. Wiesz co, daj mi od razu. Wytrychów może na razie nie potrzebuję chyba, bo zdobyłem sporo ostatnio. Coś mi się tak wydaje. Jakbym miał 29, to wystarczy. Dobra. Ale dzięki drewno do wyrobu broni akurat przerobimy na jakiś łuk i sprzedamy zakupę siana, więc nie ma tego złego. Tam za ścianą słyszałem jakieś szczury chyba bagienne, ale to później zajrzymy. Okej, tu ktoś jest. Hej ty, zaczekaj chwilkę. Siema. Podejdź bliżej, przyjacielu. Na całym Archolos nie znajdziesz równie niesamowitych przedmiotów, co u mnie. Okej, skąd bierzesz? Te przedmioty? Wiesz jak to jest. Tutaj ktoś coś zgubi, tutaj pomacha się łopatą. A tutaj ktoś przywiezie cenne łupy i po pijaku wymieni je na kilka butelek grogu. Okej, rozumiem. Pokaż. Pokaż mi swoje towary. Co tam chowasz? Eliksir zręczności. Pyk i już go nie ma, bo jest mój. Pięknie. Eliksir siły też by mi się przydał. Ale to kolejne 1500. Trochę za dużo. Okej. Czekajcie. On ma fajne amulety. Amulet myrtańczyka. Czekaj, a ja mam ten południowca? Ja potrzebuję mieć do setu coś, tylko teraz, kurczę, masz przepisy nauki jakieś. 110, wzmocniony łuk bukowy. Dobra, gościu, jarasz mnie ty, kurde, kręcisz, 25, potrzebuję. Na łuk mahoniowy nie miałem? Okej, biorę łuk mahoniowy i łuk bukowy w takim razie, dawaj. Kusza, przysmak korników, zdobiona kusza i zmora wargów. Kurczę, to też byśmy mogli zrobić cyk. Później sprzedamy. Filet rybny ze szczawiem królewskim. Legendy o anielskim smaku tego dania przekazywane są przez każdego kuchcika na wyspach. Maksymalna premia punktów trafień 15. Okej. To jest niezłe. I zupa ze szczawiu królewskiego. Domany. Domany nie będę na bank potrzebował, więc nie ma co kupować. A to cholernie drogie jest. Ojej, to może na razie nie będę w ogóle. Ma również jakieś świetne książki. Ma dużo... Wow, nawet ma bryłkę rudy całą. Koks jesteś, gościu. Masz też czary, otwieranie zamków, czy to jest... Nie, to telekineza. Spowolnienie masz. Oj, 300 wydać na spowolnienie, ale spowolnienie to jest taki czar, swajki, mówię wam. I masz dużo run w ogóle, śmieszna sprawa, bo mógł kupić te tanie dosyć i dostać w mieście za runę teleportacyjną do przystani łotrów. Okej, to wezmę sobie, może póki co się może przydać, ale... Te takie najtańsze, które kosztują 100 runy, czy tam 150, byśmy mogli zabrać, bo dostaniemy na przykład, za to dostaniemy expa i 5 zwojów otwierania zamków, jeśli by dobrze poszło. Więc kurczę, te runy to nie jest głupia sprawa, gdybyśmy mieli kaskę, żeby niego kupić. Okej, muszę sprawdzić, jaki ja mam ten... Ciekawy wybór. O. Sam nie wiem, co ten kamyk może robić. Jeden z majtków znalazł go podobno zaraz za palisadą obozu. Może tobie uda się coś ustalić. Runa, okej. Pewnie, runa teleportacyjna, gościu, sprzedajesz takie fajne towary, nie wiesz co to jest. Pierścień południowca, tak, on daje mi do zręczności, ale walka bronią dwuręczną, to jest trochę taki słaby deal. A co ty masz za pancerz? Leki południowca. Całkiem niezły ten pancerz, byczku. Ile on kosztuje? 1500, dobra, tak zobaczyłem, 500 sztuk złota, to takie staty niemożliwe. Okej, i ty, cwaniaczku, pokaż mi, bo ty masz tu podzręczność... premia do walki, amulet pirata, premia do zręczności, ochrona przed strzałami. O, tu jest ten myrtańczyka i on jest fajniejszy, bo on daje premię do walki łukiem, daje nam zręczność i ochronę przed ostrzami. Świetna sprawa. A masz więcej tego myrtańczyka? Masz tą myrtańczyka, kurwa, ten? Gościu, amulet pięściarza. Jeśli nosimy 2 pierścienie pięściarza i nie mamy założonej jakiejkolwiek broni, zwiększa siłę 4-krotnie i premia do maksymalnych punktów trafień. Ty, można build pod pięści zrobić. Co ty gadasz? Ale koks, chyba za drugim razem jak będę grał, to pod pięści normalnie. Pierścień nowicjusza, dupa, pierścień pirata. Ty, ale ten pirata to też jest dobra rzecz. Premia do walki bronią jednoręczną, ochrona przed strzałami i do zręczności. I to 2 masz takie już pirackie. To by można było kupić 2 takie, plus amulet pirata, mieć set pirata i walić na łeb wszystkich bronią jednoręczną. Pierścień południowca też masz. Aj, ale to południowca, kurczę, nie potrzebuję. Mistrza przywołań, premia do obrażeń przywołańca. Co? Można grać pod przywołania w ogóle? Ale pokrzęp, ja pierdykam, co to jest w ogóle? Pas mistrza przywołań. Premia do obrażeń przywołańca, premia do maksymalnych punktów trafień przywołańca. Gdy wyłączona mana jest wyższa niż 50, jeszcze dodatkowe obrażenia daje. Pokers, naprawdę, mega koks. Południowca byśmy mogli set strzelić, ale wydaje mi się, że albo pirata, albo myrtańczyka. Myrtańczyka będzie fajniejszy, bo dostaniemy premię do łuku, a na tym mi najbardziej zależy. Kurde, zajebiście, dobra, zbieramy kasy, cwajki na amulety. I na pewno też jakiś znajdę, coś czuję, amulecik fajny i te sprawy. Na razie mam taki ten secik, wiecie, no nic szczególnego, no ale jest co nosić. Ten pierścień zręczności jest kupą wielką, ale nie mam póki co nic innego fajniejszego do założenia. Amulet podzręczność 8. Nie no, kurczę, warto będzie wymienić biżuterię niedługo, także kaska się przyda. Ale zanim będziemy wymieniać, biegnijmy dalej. Kurczę, powiem wam, że te towary zrobiły na mnie spore wrażenie. Widzę, że też tu mają jakąś małą arenę chyba. Cześć, Dinkel. Hej. Jezu, coś świnie słyszałem jakąś za ścianą chyba. Dawaj mi, co tam miałeś? Kim jesteś? Jestem Dinkel. Kiedyś byłem bosmanem na pokaźnym okręcie pirackim, a teraz jedyne co mi zostało to ta paskudna chata. Siedzę tutaj od wielu tygodni i chyba z nudów umrę, zanim w końcu trafi się okazja, by znowu wyruszyć w morze. Okej, dobra, miło było poznać, no cóż, czyli utknąłeś, tak jakby można powiedzieć. Okej, jest tu sporo cwaniaczków siedzi. Homer, cześć. Jeżeli nie dasz mi spokoju, to Dinkel pobije nas obu. O, okej, ucieczka, dostałem wpis. W jednej z chat za areną spotkałem mężczyznę w potarganych ubraniach. Cały dzień sprząta dom jakiegoś pirata jak niewolnik, może mógłbym mu jakoś pomóc. Okej, to ciekawe, Dinkel jest takim skurczywąskiem, niedobrze. Dużo piratów, żaden ciekawy. Głowy pełzaczy poszukiwane. O, Mamy jakąś ulotkę na stole, mam nadzieję, że nie zostanę w łeb za to, że sobie ją przeczytam. Chętnie sprawdzę. Głowy pełzaczy poszukiwane. Sprawdźmy, gdzie to jest. O Jezus Maria. Muszę gdzieś schować te pierdoły, powiem wam, cwaniaki, takiej skrzyni, bo mam zdecydowanie za dużo tego wszystkiego tutaj. Lista pracodawców, głowy pełzaczy, proszę bardzo. Nie pytajcie dlaczego, ale Simon kazał mi przekazać, że zakupi 25 głów polnego pełzacza. Chyba zamierzają zorganizować sobie z chłopakami jakąś grę, ale kto by ich tam wiedział. Tak czy inaczej, jeśli akurat wróciłeś z polowania i masz przy sobie trochę tego badziewia, to Simon chętnie je odkupi za pełną wartość w złocie. Gdybyś jeszcze nie wiedział, to większość dnia pilnuje chaty Corteza. Dokładnie, ej, świetnie, to będziemy mogli sprzedać, bo mam dużo tych głów całkiem. Ja oczywiście jako myśliwy to tego cholerstwa w kieszeniach pełno. Ty no... Cały czas słyszę jakieś dziwne odgłosy. Kurde, dziwna sprawa. Dobra. Noc chyba nastała, tak mi się wydaje. Jest godzina 19:48, czyli już zaszło słoneczko nad wyspą Archolos. Mamy tu tylko pirata. Dobra. Mają fajną arenę, ja bym chętnie na niej sobie spróbował swych sił. Mają nawet kowala chyba tutaj jakiegoś. Witam, ale nie widzę pana. Ten handlarz różnościami ma tonę fajnego staffu, ale niestety póki co chyba bym zaczekał ze skupowaniem, bo jest duża szansa, że zdobędę na tych bagnach jakąś część setu, właśnie jakiś pierścień czy inne takie rzeczy. Może wykopiemy skarb z tym ziomeczkiem. Okej, tutaj chata pusta. No to co, wejdźmy jeszcze do Lizzy, czy jak się nazywa ta łódka. Hej, nie bój się. Ty masz wody? What the fuck? Nie mam zamiaru się z tobą bić. Wystarczającą ilość razy sam dostałem po mordzie. Ciężko tu przeżyć. Nie jest tak źle, jak już poznasz ludzi. Ciemno spróbuj trochę, pogadać z Oskarem. Ma tu dużo do powiedzenia. Dzięki za radę. Okej. Jesteś nowicjuszem? Aż tak to widać? Jestem, ale nie masz chyba zamiaru pobiec zaraz do klasztoru, co? Nie. Zastanowię się. Hej, no zrozum. Chciałem tylko zaznać trochę przyjemności. Jestem jeszcze młody, a ojciec już mnie wysłał do klasztoru. Ogólnie nie mam nic przeciwko temu pomysłowi, ale to trochę za wcześnie. Ja naprawdę wrócę. Tylko jeszcze kilka dni tutaj pobędę. Ale wrócę, obiecuję. Dobra, przestań marudzić, bo ze strachu narobisz pod siebie. Czyli mnie nie wydasz? Dzięki wielkie. Okej, a co tu jest? Co tutaj robisz? No wiesz... Chciałem się trochę zabawić. Ojciec wysłał mnie do klasztoru tak szybko, że nawet nie zdążyłem pobyć z kobietą ani napić się czegoś konkretnego. Nie mógłbym spokojnie zacząć nauk, dopóki bym tego wszystkiego nie spróbował. Okej. Jak udało ci się uciec z klasztoru? Od razu uciec. Miałem nazbierać trochę ziół dla jednego z mistrzów. Wrócę po prostu trochę później. Pewnie nikt nawet nie zauważy. Na pewno nie. Boję się tylko, że ktoś mnie tutaj rozpozna i doniesie magom wody, gdzie jestem. Ale musiałem to zrobić. Okej. Mam nadzieję, że było warto. Oj, było. Musisz koniecznie poznać dziewczyny Oskara, są niesamowite. Mi niestety zaczynają kończyć się pieniądze. Ale jeśli ciebie stać, to polecam. Pewnie. Zaczekaj chwilę z tą rozmową, cwaniaczku, bo tu... Rębacz jakiś idzie. Gdzie tak pędzisz? No właśnie chciałem do ciebie iść. Poczekaj. Bo widziałem, że się bujasz po rejonie. Byłbyś może tak miły i poratował biednego człowieka kilkoma monetami? To zależy ile. Jasne, czemu nie, na zdrowie 20 sztuk, wybacz, nic nie dostaniesz. Na co ci to złoto? A na co ci złoto? Wiesz jak to jest. W gębie sucho. Trzeba czymś przepłukać gardło. To jak będzie? Wziąłbyś się do roboty. No dobra, trzymaj, wybacz, nie będziesz pił na mój koszt. Mógłbym mu walnąć na łeb w sumie. Kurde, 2 dychy? Gościu, kiedyś za 20 zł w wiosce Silbach byśmy zaszaleli. Wal się, Larry. Zobacz, nie będziesz pił na mój koszt. Ja sam będę pił za tę kasę. Taki z ciebie kolega. Chyba trzeba cię nauczyć szacunku do starszych. Oj, jaki smutek. Tak? O kurde, mistrzowska broń jednoręczna. Dobra, cwaniaku, czekaj. Sejwa zrobię. Znaczy, nie wiem, sposób w jaką trzymał broń, to wyglądało na zdecydowanie... O, no, zdecydowanie mocne pierdyknięcie z łapy. Ty kurde gnoju. Ty parszywa bestio. Dobra, dobrze, że mnie trafiłeś tym drugim ciosem. Mam szczęście. Czy ja mam takiego kryta, czy on ma taką słabą zbroję? Ja mam kryta dobrego chyba. Dobra, nieźle jest. Może przeżyję tą walkę. W sumie walną mnie nie najgorzej, ale to chyba nie był jego kryt, coś mi się tak wydaje. Okej, cwaniaczku. Fajnie, tu wszyscy taką chillerę mają, że nikt nie zwróci uwagi nawet, że ja się leję z gościem przed knajpą. No i elegancko, 350 zł, dawaj co tam... Znaczy 350 expa. 350 expa? Z takiego leszcza? Wspaniale. Dobra chłopie, nie wiem, nie widzę twojej broni. Zastanawiam się, bo wydaje mi się, że... Kurczę, ja nie mogę zbierać po nich broni, czy co? Tak po raz kolejny nie mogę znaleźć broni obok, albo tak szybko zabrałem. No i co, będziesz kwikał dalej? Zapomnijmy o wszystkim. To było takie małe nieporozumienie. No i bardzo dobrze, Ja chciałem zapalić pochodnie, ale się trafił leszcz. Znaczy ja wiedziałem, że on tutaj zmierza i właśnie chciałem do niego zagadać, tak hej, może coś tam słychać u ciebie fajnego i tak dalej, a tu się okazało, że chciał za moje pieniądze chlać. Dobra, ale expik fajny za niego wpadł i jeszcze coś tam zarobiłem, więc fajnie. Hiero, czekaj. O Jezu, jak kurde kaszlesz, co tu się dzieje? Wszyscy kaszlą, dawaj, co tam miałeś? Okruchy magicznej rudy i sporo pieniędzy całkiem. Mógłbyś nauczyć mnie czegoś o magii? Mógłbyś. Wątpię, jak jest nowicjuszem, który nawet nie zaczął. Jako nowicjusz jeszcze niewiele potrafię, ale jeśli sypniesz parę monet, to ci pokażę, jak zwiększyć swoją energię magiczną. No dobra. Do tego znam się trochę na alchemii i mógłbym cię nauczyć jej podstaw. Oczywiście również odpłatnie. Okej, nie chcę póki co. Jak wygląda życie nowicjusza? Wiesz, nie jest źle. Nikt nie chodzi głodny, jest sporo zajęć. Wiadomo, na początku trzeba wykonywać te najgorsze, ale ścieżka maga wydaje się tego warta. Powiem ci szczerze, może nie jestem takim fanatykiem Adanosa jak niektórzy, ale nie widzę dla siebie lepszej przyszłości. Szkoda tylko, że trochę potrwa, zanim zacznę się uczyć czegoś bezpośrednio związanego z magią. Postaram się kiedyś zajrzeć do klasztoru. Zapraszam serdecznie, warto. Okej, dzięki. Czyś handlujesz? Pohandlujmy. Okej, u niego można coś kupić nawet, nieźle, całkiem nieźle. Ma trochę rzeczy, pierścień nowicjusza, jakieś różne czary, receptury i inne duperelki, fajnie. A jak teraz u ciebie? Jak leci? Wiesz, w klasztorze nie jest tak źle. Problem w tym, że nie mają tam dziewczyn i ziela. Gościu, to klasztor w końcu. Co ty byś oczekiwał? Sam się tam brać. Plan Vincente. Plan Vincenta jakiś on jest. Mamy jakąś kolejną ulotkę. Super. Jeszcze więcej tych ulotek poproszę. Plan Vincente. Vincent podobno wpadł na jakiś genialny pomysł urządzenia, które będzie chronić w słoneczne dni przed z piekotą, a ulewne przed zmoknięciem. Coś ma się składać z długiego patyka lekkiego, ale nieprzepalnego materiału. Próbowałem mu to wybić z głowy, ale uparł się i koniec. Zakupi po tuzinie skrzydeł krwiopijcy oraz bagiennego krwiopijcy. Za każdą parę skrzydeł zapłaci pełną cenę w złocie. Okej, czyli panie Vincent, chyba będziemy... Ahoj marynarzu! Chcesz się odprężyć? Dobrze trafiłeś. Ledwo wlazłem, a już mamy ktoś tutaj najlepszy alkohol i najlepsze dziewczyny. Jeśli oczywiście masz trochę złota do wydania. Zapraszam. Okej, oczywiście na start, żeby nie kusiło później. Otwierana muszla. Kim jesteś? Na imię mam Oskar. Przypłynąłem na tę piękną, przeklętą wyspę razem z Cortezem. No dobra, nie przypłynąłem. Rozbiliśmy się. Teraz prowadzę karczmę, więc jeśli chcesz się czegoś napić, to uderzaj do mnie lub do Vincente. Nasza Lorietta słynie z tego, że nigdy nie brakuje w niej atrakcji. Dodatkowo staram się zawsze mieć w ofercie jakieś ciekawe błyskotki. Okej, pewnie. Skąd jesteś? Skąd pochodzisz? Wyspy Południowe, tak? Z Wysp Południowych, nie widać? No. Cortez pozbierał nas wszystkich razem, to były czasy. Jedynie Tiago nie jest z naszych stron. Tiago? Przyjęliśmy go jeszcze za dzieciaka. Pomógł nam umknąć przed paladynami. Gdyby nie on, na pewno spotkałeś go w drodze do przystani. Bardzo możliwe. Zobaczmy. Szukam pewnego faceta sporych rozmiarów. Podobno mówią na niego duży Ben. Czego chcesz od Bena? Wiesz, że zabiłby cię samym spojrzeniem? Pewnie tak. Co masz na myśli? Narobiłbyś w gacie i tyle by z tego było. Bez urazy. Gość wygrał w 4 turniejach z rzędu. Załóżmy, że chciałbym się z nim spotkać. Możesz mi pomóc? Gadałeś już z Cortezem? Tak. To pewnie wiesz, że ma on tu bardzo dużo do powiedzenia. Cortez może ci otworzyć każde drzwi w naszej przystani, jeśli na to zapracujesz. Na twoim miejscu spróbowałbym też wyzwać kilku tutejszych na pojedynek. Może nie zaprowadzi cię to bezpośrednio do Bena, ale ułatwi ci przeżycie. Musisz pokazać, że potrafisz się bić, to nikt nie będzie próbował wejść ci na głowę. Jeśli zwrócisz na siebie uwagę, to może nawet Proximo obniży ci wejściową opłatę, gdy już rozpocznie się miejscowy turniej. Ale do tego zostało jeszcze sporo czasu. Póki co wygląda na to, że jedynym sposobem będzie pomoc Corteza. No już pracujemy dla Corteza, także fajnie. Czym się zajmujecie? Kiedyś odwiedzaliśmy wszystkie porty królestwa. Dziewczyny, butelka wina w ręce. Rozmarzyłem się. Nie mogę ci za wiele opowiedzieć o naszych źródłach dochodu. Może Cortez znajdzie dla ciebie jakieś zajęcie? Co to za miejsce? To snajpa. Słynna Lorietta! Okręt starego wilka morskiego, Corteza. Kurde. Tak, właśnie tego, który siedzi w tym domku na podwyższeniu. Kiedyś byliśmy zmorą handlarzy, ale w końcu morze nas pokarało. Ale gdy jedno umiera, rodzi się nowe. Dlatego właśnie możesz się napić pysznego piwka we wnętrzu okrętu. Czy to nie jest wspaniałe? Tylko moja tawerna ratuje mieszkańców przystani przed śmiercią z nudów. Dobra. Chodziło mi o przystań, sam przerobię statek na tawernę. Sam przerobiłeś statek na tawernę? No, nie sam. Częściowo pomogli mi członkowie załogi, ale głównie mój kumpel, Vincente. Kupa roboty, ale efekt chyba zadowalający. No, wygląda nieźle. A przystań? Chodziło mi o przystań. A, przystań łotrów. Cóż, pewnie zauważyłeś, że ciężko tu dotrzeć. Obowiązuje tu taka zasada, że każdy dba o własny zadek. Żadnych strażników, sędziów czy królów. Robisz, co ci się podoba i sam za to odpowiadasz. Znajdziesz tutaj łowców przygód, średnio uczciwych handlarzy albo ludzi, którzy po prostu nie chcą płacić podatków. A, i jest chyba nawet 2 dezerterów ze straży miejskiej. Bardzo ciekawe miejsce. No. Owszem, czujemy się tu jak w domu. Pewnie. Dobra, fajnie, pogadaliśmy. Jak idzie w sumie? Bardzo dobrze. Wszyscy lubią od czasu do czasu napić się dobrego piwa. A gdzie w okolicy znajdziesz inną karczmę? No nigdzie, więc wszyscy przychodzą do mnie. Okej, to jeszcze pokaż. Co tam chowasz? Masz dużo jedzenia, tłusty gulasz, przepis i dodatkowo inne rzeczy. To wezmę sobie może na ten... Chociaż może zaraz ukradnę pewnie ten przepis gdzieś od niego z kuchni, więc nie będzie aż tak bardzo potrzebne. Wiecie co? Dobra, to się napijemy. Jeszcze eliksir zręczności, skoro już go sobie kupiłem. Jeszcze w sumie można by było wciąć te kluchy. Dobra, fajki, zeżarłem w sumie wszystko, co dawało mi stałe bonusy tutaj z jedzenia, także fajnie, ale jeszcze sobie co nieco na pewno ugotujemy. To co? Pogadajmy jeszcze z ludźmi. Może Fox, wydaje się, że coś tutaj ogarniasz. Jakiś wieśniak to jest? O, ciekawe. Co słychać? Nieważne ile flaszek kupisz, zawsze będzie o jedną za mało. Okej, dobra, widzę, że Fox póki co nic, jest lutniarz, jest Rębacz, któremu już zdążyłem obić mordkę, jest Larry, cześć, granicząca z cudem kradzież, oj, to jakaś szycha jest. Dobre tu piwko? Dobre tu mają piwo? Całkiem dobre, ale najbardziej to lubię wino. Jestem Larry, też jesteś tu od niedawna? Podoba mi się ten brak straży, wiesz? Od razu człowiekowi lżej, kiedy nie musi oglądać się za siebie na każdym kroku. Czujesz się tu bezpiecznie? Nie jest to najbezpieczniejsze miejsce na świecie, jeśli o to pytasz. Można tu spotkać kilku naprawdę groźnych facetów, ale jeśli wiesz, jak sobie radzić... A ty wiesz, tak? Jakoś mi się udaje. Chociaż jest taki jeden, który nie daje mi spokoju. Mówią na niego Rębacz. Przez niego kończą mi się pieniądze. No, ale to nie jest twoje zmartwienie. Już zdążyłem go obić w sumie. Co z tym Rębaczem? Tylko się nie śmiej! Drań przez kilka dni z rzędu wyciągał ze mnie kasę, a gdy się w końcu postawiłem, załatwił mnie 2 ciosami i zabrał ostatnią sakiewkę. Teraz zostały mi tylko jakieś resztki złota. No dobra. Może spróbuję ją odzyskać. Naprawdę? Podzielę się z tobą jej zawartością, a było tam ponad 100 sztuk złota. Mam nadzieję, że ta świnia jeszcze wszystkiego nie wydała. Rębacza powinieneś znaleźć gdzieś za karczmą. Okej, mały pojedynek? Czy ja mogę? Co powiesz na mały pojedynek? Co takiego? Dlaczego mielibyśmy się bić? Podobno w przystani szacunek można zdobyć przy pomocy pięści. Coś w tym jest. Może dlatego nie mam go jeszcze zbyt wiele. Nie jestem typem człowieka, który lubi codzienne mordobicie. Ale w tym miejscu to wręcz obowiązek. Rębacz zbyt wiele razy dał mi popalić. Mały trening się przyda. Daj znać, kiedy będziesz gotowy. Z Larym możemy się potłuc troszeczkę. Okej, kilka gęb do obicia dostałem zadanie. No Rębacz, słyszałem, że jesteś wredną piczą. Kradzież będzie prosta. O, przy okazji, to ja widzę, że mogę z tobą trochę więcej. Sakiewka Larego otrzymałeś, nie musiałem nic z nim robić nawet. Jak tam? Jak tam? Masz moje 20 sztuk złota? Co? Role się odwróciły. Dawaj kasę. Nie, no dobra. Nie bij mi więcej. To wszystko, co mam. Ale piękne. O ja... Pierwszy raz od dawna to my byliśmy, kurde, łowcą, a nie ofiarą, ale piękne. Szanuję bardzo, podoba mi się to. Larry, słuchaj, ukradłem chłopowi sakiewkę. Nie musi... Zaraz go zlałem, więc drugi raz nie było sensu. Masz hajs. Odzyskałem twoje złoto. Wspaniale, ale chyba wolę nie znać szczegółów. Śliskie rączki. Tak czy inaczej, chętnie się z tobą podzielę. Dawaj siano, pięknie. Dobra, trzymaj. Myślę, że zatrzymam całość. Dobra, pewnie. Dobra. Będę uczciwy. 6 do ekspa. Dzięki. Proszę, masz tu trochę złota jako nagrodę. Równy z ciebie gość. Dzięki, dzięki. Fajny ekspik leci. Dobra, to później ci obijemy jeszcze mordkę i będzie wspaniale. Lutniarz gra nie będę przeszkadzał. Rosita, ale tam widzę fajniejszą. Ciekawszą na pewno postać. Ivy? Sam nie wiem. Od razu bardziej przyciąga uwagę nawet od tych tańczących pań półnagich. Jestem trochę zajęta, zajmij się swoimi sprawami. Okej, szkoda, że jesteś zajęta, chętnie bym z tobą porozmawiał. Nie wiem, czy chcę gadać z tymi paniami tutaj, co tak tańczą, ale no cóż, są tu, więc zagadajmy. Pewnie nie będą chętne. Granicząca z cudem kradzież, kolejna postać. Wow, język ognistego jaszczura i 17 złota. Nie wstydzisz się swojej pracy? Skarbie. Nie masz lepszych pytań? Lubię swoją pracę, bo po prostu lubię się dobrze zabawić. Może miałabym zamiatać dom jakiegoś obleśnego bogacza, który będzie mnie szczypał w tyłek za plecami żony, co? Nie, to nie dla mnie. Dobrze mi tu. Okej, to najważniejsze. Dobra, Marvin tak zagadał. Teraz, ty co, kurde, latasz tutaj? Tam jakiś nawalony chłop jeszcze leży. Dobra, weźmy co się da. W czymś coś lepsza od Rosity? Co ci tu przywiało? Co cię tu przywiało? Życie, kochaniutki! Okay. Z czegoś trzeba żyć, a że mam pewne talenty, nie zawsze sprzedawałam swoje ciało. Ale trzeba było coś wymyślić, kiedy czasy zrobiły się cięższe. Wiesz, jak jedzenie w mieście podrożało? No tak, oczywiście. W czym jesteś lepsza od Rosity? Rosita może i ma piękne, młode ciało, ale ja mam doświadczenie, które naprawdę potrafi zaskoczyć. Żaden klient jeszcze nie narzekał. Okej, ciekawe. A co u ciebie? Co słychać? Kurczę, trochę za krótko spałam. Dobra, okej. A co to za pijaczyna tutaj pod tym? Wśród łotrów nowy wpis. Przystań to rzeczywiście niebezpieczne miejsce. Tuż przy ladzie miejscowej karczmy leży trup, ale chyba nikt na nikim nie robi to większego wrażenia. Serio? Chłop zachlał w trupa, dosłownie. Shit, man. Przerąbane. Dobra, Oskar stoi oczywiście tutaj. A Oskar, wiesz co, ja bym skorzystał z kuchenki. Nie chcę kraść twojego miodu, bo mi walniesz w łeb, ale chciałbym zobaczyć, przygotuj posiłek. Czy ja mam te kluski, przepis na te kluski u siebie w tym, co dają zręczność. Kluski, co dają zręczność, czy ja mam przepis? Nie mam tego przepisu, dobrze mi się wydawało. Jeszcze możemy sprawdzić, bo tutaj wszystko, co mam, to daje mi odnowę, nie dodaje mi stałych punktów, tak? Nie, chyba wszystko jest na odnowę. Kurczę, zastanawiam się, bo z tego, co kojarzę, da się kupić ten przepis, żeby ugotować sobie to żarcie, a ja mam sporo goblinich jagód i mam sporo innych składników. Czy jak wejdę tutaj, to będzie bite? Okej, widzę, że nie. O, to może tutaj ktoś jeszcze coś ciekawego będzie chował. Szkatułka z klejnotami, hamak. Okej, widzę, że sporo tu się dzieje. Jak jest jakieś zwykłe piwo, kolejna kuchnia. To może później będę tu kradł. Na razie nie chcę szaleć. O, jest tu ktoś. Prędko. Ben jest aktualnie niedysponowany. Ben siedzi tutaj. Nie życzy sobie, żeby ktokolwiek mu przeszkadzał. Dobra, pewnie. Okej, czyli tu był wartownik i Ben siedzi z tyłu jakby. No dobra, karczma zwiedzona, robię uberchyca i jest, kurczę, po północy. Chyba do rana się gdzieś prześpimy. Nie wiem za bardzo, gdzie tu można znaleźć jakieś łóżko, które mógłbym się skimać. Może zaryzykuję wejście tutaj, zanim ktoś przybiegnie i spuści mi w pierdy. Spróbujemy. Mam nadzieję, że nie obudzę się z kosą w żebrach. Do poranka hyc i piękny nowy dzień. Już wstaję, panie pirat. Sorry. Rodrigo tu nawet był. Już jestem na zewnątrz. Dobra, ale oni nawet się nie czepiali o to, że ja tu jestem. To możemy w takim razie biec w stronę winnicy. Tak mi się wydaje. Nie wiem za bardzo, jaka ta winnica i co. Tiago, cześć. Santiago. Granicząca z cudem kradzież, poproszę. Strzały dostałem. Weźmy od góry, zobaczmy, co to za chłop. Nazywam się Tiago i jestem członkiem załogi słynnego Corteza. Teraz już wiemy. Zajmuję się pilnowaniem, by do naszego obozu nie wchodził byle kto. Jasne. Na szczęście zazwyczaj same bagna są już wystarczającym straszakiem i nie kręci się tu zbyt wielu ciekawskich. Okej, coś o Cortezie? Opowiedz mi o Cortezie. Cortez to przywódca przystani i kapitan Lorietty, statku, który widzisz za sobą. Przed sobą. Tej rozwalonej łajby? Możesz mi dać wiarę, że kiedyś wyglądała znacznie lepiej. Wiele lat temu Cortez płynął nią po morzach i siał postrach wśród marynarzy, łupiąc porty i fregaty kupieckie. To nieustraszony wilk morski, który na swojej liście ma wiele zdobyczy. Mógłbym ci jeszcze długo o nim opowiadać, ale najlepiej będzie, jak sam się dowiesz od niego szczegółów. No już sporo wiemy, także spoko. Okej, coś nowego? Działo się coś? Nie, praktycznie nic. Ale to dobrze. Lepiej się nudzić, niż użerać z nieproszonymi gośćmi. Jasne. Dobra, w takim razie dzięki Tiago za info. O, coś jeszcze? Słuchaj, tak sobie myślę. Chętnie bym trochę zarobił. I mam pomysł, jak mógłbyś na tym skorzystać. Zamieniam się w słuch. Świetnie. Jakbyś chciał, to mogę cię nauczyć strzelania. Zarówno z łuku, jak i z kuszy. Sam przy okazji potrenuję. Zainteresowany? Więc będziesz mnie uczył, ale za pieniądze. Tak, ale spokojnie. Nie wezmę dużo. No i mogę ci też pokazać, jak otwierać zamki i pozyskiwać trofea, a to bardzo szybkie sposoby na zarobek. Tylko w kwestii łowiectwa musiałbyś znać jakieś podstawy. Nie chce mi się ich tłumaczyć, ale za to opowiem ci o pozyskiwaniu sadła, żuwaczek, skurgadów i oprawianiu krwiopijców. Ja chyba większość z tych rzeczy znam, ale zobaczmy. Czegoś o polowaniu? Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Jeśli przygotowałeś mieszek, to tak. Zobaczmy, może ma coś nowego, ale wątpię. Znam wszystko już. No, nie spodziewałem się, że jesteś taki uzdolniony. Niczego więcej o łowiectwie cię szkoda, nie nauczę. Ale nic złego. A strzelanie? Chcę potrenować strzelanie. Pewnie. Okej, u niego można się nauczyć. Ej, naprawdę ma niezłe ceny. Za łuki tylko 50. A czekaj, ile mam? 10 punktów nauki. Wziąłbyś mi tutaj tą dychę, dał w strzelanko? Kurde, to nie byłoby złe. Jestem ciekaw, czy będzie chciał. 50 zł już trudno, nie chcę mi się teraz lecieć do miasta specjalnie, żeby kombinować. A 5 dych za 10 łuki, za 5 plus łuki to by było nie najgorsze. Okej, i udało się, więc spoko. O, i przeskakujemy na nowy punkt, znaczy próg punktowy, bo mamy już 57 wyłuczonego, także nieźle. I 61% już mamy szansy na trafienie, także też nieźle. Już jest naprawdę spoko. Dobra, o ty, czy ja widzę tam teleport? Okej, od razu się musimy przyjrzeć. Dobrze, że zauważyłem. To jeszcze oczywiście lata jakiś syf, więc od razu ustrzelimy. Śmieszna sprawa, że te bagienne trutnie... A o, już strzelamy jak mistrz. Fajnie, to mi się podoba. No tak, mamy już przecież 60% ponad normalnie, więc musimy. Pięknie, teraz będziemy trafiać wszystko. Snajpero numero uno. No dobra, tam akurat nie doleciała moja strzała, ale i tak, okej, jeszcze sprawdzimy, bo tu widzę, że co nieco rośnie. Wyczyścimy teren, bo jakby się okazało, że będę mógł sobie latać to za pomocą teleportacji, tu zarąbiście. Oczywiście bagiennego źla też dużo wezmę, bo może będę potrzebował dla jakichś ziomków. Okej, Szczurson, widzę, że tu sobie pełzasz, siema. O, ty w mordę kopany, trafił mnie, ty, na 2 strzały musiałem cię zabijać, no nieźle, całkiem sporo. Jedna takiego wrednego szczura. Dobra, lecimy teraz tamtego. Spróbuję jakoś trafić może. Dobra, wejdę na murek. O, super. Fajnie, że ma 60%. Super. Dzięki, gro. Okej, ale spoko, bo siłka mi wskoczyła. A dzięki sile większej będziemy też zadawać większe obrażenia. O, i proszę bardzo, mamy krąg teleportacyjny zaraz za obozem, więc będziemy mogli zawsze tutaj sobie wskoczyć. Czyli właściwie mógłbym skoczyć do miasta i z powrotem tutaj. Mamy miejsce mocy właśnie. Spoko. Myślę, że się przyda. A teraz chodźmy jeszcze zobaczymy, czy znajdziemy drogę na bagnach gdzieś. O, czekaj, a co tutaj było schowane? Lodowa lanca, no pięknie, i to chyba była runa, więc po powrocie oddamy ją komu trzeba. Dobra, to co, wychodzimy na bagna, zobaczymy, czy uda mi się... Czekaj, tak, dobrze idę. Tutaj kładką i będziemy na miejscu. Dobra, już nie będę zbierał też tego... Co to za ziomek tutaj siedzi? Wydawało mi się, że to ten strażnik sobie tu przyszedł. A tu duch. Cześć, duch. Jak leci? Jestem teraz zajęty. Okej, spoko, duszku. Nie przejmuj się. Ty, ale jakbyś mi ten warsztat, kurczę, tutaj wziął... A dasz mi trochę warsztatu? Daj mi. Daj mi, już, ale masz kurde maczetę, chłopie. Dobra, pokaż mi te łuki. Zaczekaj chwilę. Czy ja mogę zrobić sobie lepszy łuk? 100 obrażeń od pocisków. Nie przeczytałem tych cholera chyba przepisów na te łuki. Dobra, to zaraz łuk może sobie, znaczy duch, może sobie robić łuk, a ja jeszcze muszę sprawdzić moje przepisy. Bo przecież, kurde, 90 obrażeń, ale ten drugi miał, 110 miał. No i pięknie, tylko za chwilę będę strzelał z lepszego łuku jeszcze. Dobra, te kusze też przy okazji się nauczymy. W sumie, skoro już kupiłem przepisy, to oczywiście trzeba zrozumieć. Kurczę, ale te kusze, na przykład ta zmora wargów wygląda konkretnie. Dobra, duch, wstawaj. Dawaj duszek. Duszek. To nie było takie trudne. No raczej, dawaj mi stół i ja sobie teraz szybko zrobię łuk nowy. Ram pom pom. Wzmocniony łuk. Skóra błotnego węża. Nie, brakuje mi skóry, abym miał dodatkowe 10 obrażeń z łuków. No nic, dobra, skóry mi brakuje. Muszę ustrzelić jakiegoś błotnego dziada i sobie go oskurować. Okej, spoko, zaraz znajdziemy. Tu pełno tego cholerstwa pływa po rejonie. Najlepiej by było zrobić, chociaż w sumie nie, no jeden łuk wystarczy, ale jakbyśmy mieli dwa, to też się nie obrażę. Jeden sprzedamy, drugi będziemy nosić, czy coś. No i pięknie, słuchajcie, jesteśmy na bagnach. Przystań łotrów, jak widzicie, została przez nas dosyć mocno już sprawdzona. Ja oczywiście po tych bagnach się pobujam, sprawdzę je sobie również całe. Wydaje mi się, że tu można naprawdę w fajne miejsca trafić. Zwłaszcza, że te bagna nie są jakieś ogromne też. Znaczy, powiedzmy, no nie jest to jakieś przeogromne miejsce. Zastanawiam się tylko, gdzie oni te winko mogą produkować. No przejdźmy się, skoro już dzisiaj zaczęliśmy w ten sposób, to czemu by nie pozwiedzać? Tam po prawej mieszkał misio, którego udało mi się załatwić, chociaż to była strasznie ciężka walka. Kurczę, jakbyśmy zdobyli ten set jakiegoś właśnie południowca, czy pirata, czy innego, to było mega zarąbiście, bo kurczę, to by mi dało naprawdę sporego boosta tutaj w zabawie. Okej, błotny wężu, czy jakbyś, o właśnie, w moją stronę płynął, to by było fajniej. Świetnie, ja sobie teraz chycnę po jego tutaj rzeczy z niego, żeby nie przegapić. Ej, fajnie. Też oczywiście, no telekineza w większości pokazuje bagienne ziele, no też wydaje mi się, że tutaj za dużo ludzi to nie chodziło po tych bagnach, więc nie było komu gubić tu fajnych towarów, a no bagienne ziele to wiadomo, jesteśmy na bagnach, więc będzie tylko od cholery. O, dzień dobry, mam tu kogoś już na wejściu, fajnie, save'a robimy i zaraz zobaczymy, czy to jakiś bandyta, od razu mogę wyciągnąć w sumie łuk i zobaczyć, kto to jest. Ochroniarz, o nie, dobra, czyli jakiś normalny człowiek, witam, cześć, dzień dobry. Jest moneta. Aha, pokaż pięść, pokaż dziwną starą złotą, pokaż dziwną monetę. Szef jest w środku, czeka na ciebie. Pięknie, dobra, krwawa waluta, trafiliśmy w odpowiednie miejsce. Jest tu pełno ochroniarzy, wyglądają naprawdę paskudnie. Zanim zacznę tu coś robić, to jeszcze chyba coś zjem. Kociołek rybaka, czemu nie, może być, bo mogę wyjechać stąd, kurde, tymi... No, nogami do przodu, jak taka ekipa tu siedzi. Chyba nie chciałbym im zajść za skórę, ale spróbujmy, zobaczmy. Szmagler. Jestem Marvin, przysyła mnie Cortez. Mam przekazać zapłatę za ostatnią partię towaru. To ty jesteś Antonio? Nie, na mnie. Wołają szmugler. Okay. Ale nie mielmy ozorami po próżnicy. Przejdźmy do konkretów. Okej, szmugler? Szmugler? Głuchy jesteś czy głupi? Nie zamierzam tu siedzieć cały dzień, więc daruj sobie zbędne pytania. Okej. Podobno do tej pory zawsze przysyłali Antonio. Jesteś strażnikiem? Jesteś strażnikiem? Chodzi ci o mundur? Już jakiś czas temu z tym skończyłem, ale to lekka i wygodna zbroja, która przy okazji zapewnia całkiem niezłą ochronę. W dzisiejszych czasach trudno o coś lepszego. To jak? Możemy wrócić do interesów? Okej. Podobno do tej pory zawsze przysyłali Antonio. Ależ stary Antonio jest tutaj z nami. Nie widzisz? Siedzi na krześle, tam, trochę dalej. Po prostu jest dziś delikatnie niedysponowany. Prawda, Antonio? Urwi się. Co tam mruczysz? Nieważne. Mówiłem, nie jest z nim dziś zbyt dobrze. Wypił wczoraj za dużo. To jest podejrzane. Mam przekazać pieniądze bezpośrednio Antonio. Cortez wyraźnie powiedział, że mam przekazać pieniądze bezpośrednio Antonio. Słyszeliście? Coś się paniczykowi nie podoba. Słuchaj, młody. To nie targowisko. Tutaj załatwiamy sprawy szybko i po cichu. Wino i cała reszta dotarły. Wszystko jest tak, jak być powinno. Chyba nie chcesz, żeby cała przystań straciła dostawy z twojego powodu. Jeśli masz wątpliwości przez Antonia, to niepotrzebnie. Wynają nas do ochrony. Wiesz, ostatnio w okolicy zrobiło się jeszcze bardziej niebezpiecznie niż dawniej. Myślę, że z tego powodu wszyscy dziś zasłużyliśmy na kilka złotych monet zarobku. Więc dawaj kasę i zmywajmy się z tej wylęgarni komarów. Czemu mi się wydaje, że... Hej Antonio, możesz to potwierdzić? Dobra, nie moja sprawa, a możesz potwierdzić? Hej Antonio, możesz to potwierdzić? Hejże, paniczu, ze mną rozmawiasz, nie z nim. Daję ci ostatnią szansę. Płacisz i pozwolimy ci grzecznie wrócić do Corteza. Albo... Ściemę wali chłop. Nie moja sprawa, albo co? Albo... Zaraz się przekonasz. Dobra, dobra. Tak czułem, że nie będzie łatwo. Oczywiście cała ekipa się na mnie rzuciła. Nie ma problemu. Ja tak czułem, że będzie. O, jeszcze mają łucznika nawet. O, wow, i to naprawdę niezłego, skoro trafimy z takiej odległości. Dobra, 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 panowie. Szanujmy się. Co to ma być? Szmaglersko gdzieś mi się w oddali troszeczkę pokazuje. Oczywiście bardzo mi się ta sytuacja cała nie podoba. To nie jest... Tam coś śmierdzi. Bardzo, bardzo śmierdzi. Co to było? O Boże, komar do mnie strzela. Fuck you, komarze. Przestań do mnie strzelać. Dobra. Oczywiście teraz mnie komary nie interesują. Mnie bardziej interesuje to, że mamy tutaj sporo ochroniarzy, którzy potrzebują dostać w pierdy. Na szczęście łuk robi cięciwa, co śpiewa tango i oni mogą sobie, kurde, smoknąć mnie w pompkę. Trochę mi się obrywało, ale na szczęście reszta nie wie, że wróciłem spuszczać w pierdy. Gdzie jest moja super zupa od cierybynym, zębatym ziele? Rybka moja ulubiona. Coś mi śmierdzi z tymi wszystkimi ludźmi tutaj. Oczywiście ja też jestem dobrym. Ja jestem dobrym łucznikiem. Szmagler umie w jednoręczną po mistrzowsku, więc nie chcę dostać. O, a tamten z kuszy do mnie wali. O nie, zabili tego, cholera jasna. Niech to szlak. Dobra, dobra, tego zabić? Tak, zanim on zabije mnie. Zabili, kurde, tego. A tu zwykły robotnik był. Haha, to była ściema. Tak czułem. Dobra, dawać mi ochroniarze, co tam mieliście. O, szkoda, szkoda. Niestety, ale wiedziałem, że to będzie skucha. Zresztą było widać od razu, że ten szmugler to jest jakiś gruby minić miszyty. Kiepskie ostrze miał przy sobie, nic specjalnego. Spoko. Dostanę za to też dużo fajnych rzeczy. Cyk, cyk, cyk. Fajnie, fajnie. No i jeszcze z tego ziomka. Co nieco. Dobra, z tamtego, co tutaj go zabiłem, już zebrałem, co się dało? Nie wiem w sumie. Tamtego komara będzie trzeba zaraz utłuc też. Trochę szkoda, że zażarłem te kluchy ze smoczego wcześniej, bo teraz, jak widzicie, narobiłbym żarcia. Dobra, dawać mi egzotyczny deser, żebym przypadkiem nie zginął od jakiegoś głupiego komarzyska. Trochę żałuję, że... Trochę żałuję, że tak to wyszło. Mam nadzieję, że to nie jest lipa, nie będzie, ale sprawa śmierdziała od razu. Krwawa waluta? Ten bydlak próbował mnie zabić. To chyba jednak nie są ludzie z winnicy. Obawiam się też, że zabili Antonio. Lepiej powiem wszystko Cortezowi. Zdecydowanie powiem wszystko, każdy szczegół, a oczywiście bagienne krwiopijce. Czy jestem w stanie trafić? Znowu będzie latał w kółeczko. Dobra, spróbujemy. Czasami w te... Właśnie, w te komary da się fajnie trafić, nieźle. O kurde, ten teraz będzie do mnie strzelał. O, a ty, no bez przesady, stoi przy sobie z tyłu, ty! Ty, o, się wystraszyłem, o kurde, masakra! Jezus, jak się wystraszyłem, co za gnój parszywy. Dobra, muszę uważać na te kurde, przebrzydłe gnójstwo. Jezus Maria, no normalnie zawału dostanę od tych komarzysk paskudnych. Dobra, elo komarze, wywalaj. Jaki damage pieprzone to dziadostwo zadaje, no nie wierzę po prostu, ale dobra, bo za skrzydełka z tego gówna będę mógł zarobić sobie niezły pieniądz, niezłe sianko. Czy ja w tego jaszczura teraz jestem w stanie na przykład trafić z tej odległości? Jestem. Problem w tym, że biegną na mnie dwa jaszczury, a one gryzą bardzo mocno. Bardzo mocno, zdam radę? Dobra, uff, udało mi się, ale byłem na granicy skilla, więc no, chyba jednak będę musiał zastosować trochę więcej jedzenia. Mam coś, co przywraca? Dobra, to ma 65, całkiem nie najgorzej. Tutaj była wiejska jeźdźniczka. 45, fajnie. Grzybowy kotlet jest spoko, ale daje dużo many. Szkoda by było tak go zżerać. Zjedzmy sobie. Może dostanę bonus za zdrowe odżywianie? Musimy ugotować po prostu dużo rzeczy. No i dobra, zupa z kapustą. O, proszę bardzo, plus 5, pięknie. Jeszcze jaszczur przyszedł bliżej, więc świetnie, teraz go trafię. Ładnie, już 60% to już się zaczyna trafianie z łuku, więc warto było inwestować. Oczywiście wiem, że kusze są fajniejsze często i naprawdę spoko, można sobie zaszaleć z kuszą, ale po prostu chciałem zagrać pod zręczność. Dawno tego nie robiłem, a bardzo polubiłem. Pamiętam, że właśnie kiedyś jak postanowiłem zagrać pod zręczność sobie w zwykłym goticzku z Nocą Kruka, to no po prostu pamiętam, że już później to była taka rozpierducha i rzeź, jak się wjeżdżał na rejon. Coś wspaniałego. Tam widzę jakąś jaskinię w ogóle w tle, ale chciałbym najpierw jeszcze się rozejrzeć trochę po bagnach, jak stoimy z czasem. O cholera, zaraz będzie trzeba kończyć odcinek niestety. Także cwaniaki, wrócimy do Corteza, poinformujemy o skamie, jaki prawie został przeprowadzony. Przy okazji pewnie jeszcze będziemy zwiedzać bagna, bo miejsce wydaje się całkiem ciekawe. O Boże, ty! Ktoś spadł z drzewa! Rasius! Mikstura, eliksir, pietruszka, strona z dziennika Rasiusa i złoto. Ty co to? Ja gram w Morrowinda czy w Gotika? O kurde, ale zajebiście. Zobaczmy to jeszcze. Na koniec się chłop wpadł pożegnać z cwaniakami. Co tu się wydarzyło w ogóle? Dobra, gdzie ten Rasiusa, ta strona? Nie, no kurde, jeszcze na koniec widzicie, trafiliśmy jakiegoś śmiesznego typa. Okej, gdzie ta strona? Strona, lista mięs, prezentantów, Rasiusa, strona z dziennika, zobaczmy. W końcu udało mi się odnaleźć odpowiednią formułę zaklęcia, które pozwoli mi latać. Teraz będzie można dostać się gdziekolwiek, bez płacenia komukolwiek za usługę i bez potrzeby korzystania z rund, z jakichkolwiek kręgów magicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to już jutro przeprowadzę pełne testy mojego zaklęcia. Czas mojego sukcesu nadchodzi, badania są zakończone. Zobaczymy, kto będzie się śmiał, gdy dolecę do ich klasztorów, rozwierz i wykrzyczę im, jaki osiągnąłem sukces. Nie, no serio, to musi być nawiązanie do Morrowinda, nie ma innej opcji. Naprawdę, zarobi się. No to co, słajki, dzięki wam za dzisiaj. Całkiem śmieszna sprawa, muszę przyznać, że jest wesoło, sympatycznie, bagna są naprawdę fajne. Dzięki naszym umiejętnościom radzimy sobie na nich naprawdę dobrze. Dużo jest tutaj rzeczy do zwiedzania, do zebrania, także wyczekujcie kolejnych odcinków, żebyście nie przegapili nic, co tu się będzie działo. I co? Dzwony, łapa w górę i komentarz zostawiam po waszej stronie i do kolejnego. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa pa!